Cześć, mam dla Was ekscytującą wiadomość. Od teraz można powiedzieć, że oferta Savage Gear Salt jest w pełni dojrzała, ponieważ jest uzupełniona o kołowrotki. Przez ostatnie 2 lata ciężko pracowaliśmy. Przedstawiam Wam podstawowy obecnie model w ofercie kołowrotków morskich Savage Gear, czyli SGS-6. Ale podstawowy wcale nie oznacza, że mamy tutaj do czynienia z kompromisami, ponieważ od szpuli po stopkę ten kołowrotek jest pełny technologii i rozwiązań, które powinny Was zachwycić. Kołowrotki SGS-6 to naprawdę pancerna konstrukcja, a dodatkowo jest to konstrukcja modułowa. Korpus kołowrotka wykonany jest ze stopu K-Alloy. Jest to specjalny stop aluminium, który sprawia, że kołowrotek może oprzeć się najbardziej ekstremalnym obciążeniom. Rotor wykonany jest z kompozytu wzmacnianego włóknem węglowym. Sercem kołowrotka SGS-6 jest przekładnia Torque Shift 2. Kabłąk kołowrotka jest wykonany z bardzo wytrzymałego, grubego drutu, a sama konstrukcja kabłąka jest zależna od rozmiaru kołowrotka. W mniejszych rozmiarach kabłąk posiada zbijak. Kołowrotki większe już takiego zbijaka nie posiadają, dlatego musimy za każdym razem zamykać kabłąk manualnie. Rolka kabłąka zapobiega skręcaniu linki w czasie nawijania, dlatego nie musimy obawiać się tego, że nawój będzie niewłaściwy. Liczba 500 w nazwie powłoki SRC500 oznacza, że kołowrotek pokryty taką powłoką potrafi sprostać testowi, w którym znajdując się w zbiorniku jest spryskiwany słonowodą przez 500 godzin. Kołowrotek SGS-6 posiada oczywiście aluminiową, super wytrzymałą szpulę. Szyjka szpuli posiada w centralnej części specjalne radełkowanie, czyli system BRS. Oznacza to, że szpula jest od samego początku kompatybilna z plecionką. Nie musimy wykonywać podkładu z żyłki, aby nawinąć na nią plecionkę. Rand szpuli jest wykonany w technologii Areolip. Specjalnie dobrany kąt powoduje, że mamy minimalne opory w czasie wysuwania się żyłki w momencie wyrzutu. Większe rozmiary kołowrotków nie posiadają klipsa linki na szpuli, ale takowy klips znajdziemy w mniejszych rozmiarach kołowrotka. Co bardzo istotne w wypadku kołowrotków morskich, hamulec zastosowany w tym kołowrotku to bardzo zaawansowana i pancerna konstrukcja. Sam system hamulca to rozwiązanie FCS-3. Polega ono na tym, że tarcze hamulcowe mają dosyć złożoną konstrukcję. Tarcza składa się z centralnej części z włókna szklanego, po której obu stronach znajduje się warstwa włókna węglowego. Dodatkowo, ponieważ włókno węglowe znajduje się po jej obu stronach, po zużyciu jednej strony możemy tarczę odwrócić i dalej zachowujemy pełną wydajność hamulca kołowrotka. Kolejnym elementem, który wyróżnia ten układ hamulca, jest sprężyna VSS. Jej konstrukcja sprawia, że nacisk na tarczę hamulca jest super równomierny, co przekłada się na jego maksymalną wydajność i bardzo wygodną dozowalność siły hamowania. Oczywiście, jak w wypadku każdego kołowrotka morskiego, niezbędne jest bardzo efektywne i niezawodne uszczelnienie systemu hamulca. W tym wypadku mamy tutaj uszczelnienie HS, czyli bardzo dużą uszczelkę, która całkowicie chroni układ hamulca przed przedostawaniem się do niego słonej wody. Następnym wartym wspomnienia elementem zastosowanym w przekładni tego kołowrotka jest układ Dynamic Line Management. Oznacza on bardzo długi skok szpuli kołowrotka, dzięki czemu mamy pewność bardzo ścisłego i twardego nawoju. Ale najważniejszą rzeczą, o której trzeba wspomnieć w wypadku przekładni kołowrotków SGS-6, jest zastosowany w nich opatentowany smar DuraGrease. Smar ten zachowuje pełnię swoich właściwości w zakresie temperatur od minus 30 do 160 stopni. Dodatkowo szeroka oferta rozmiarów tych kołowrotków pozwoli ich na użycie w wielu różnych sytuacjach. Zarówno na bałtyckich plażach łowiąc trocie, jak również nad rzekami czy jeziorami łowiąc sumy. Gorąco polecam tą serię i podkreślam, że jesteśmy naprawdę pewni tego, co tutaj zrobiliśmy, dlatego oferujemy na te kołowrotki 5-letni okres gwarancyjny.